Mili Państwo, patrzę Państwu prosto w oczy w Światowym Dniu Uczciwości, który globalnej społeczności ma przypomnieć o tym, że najlepiej kierować się w życiu zasadami oraz wartościami i że ogólnie warto być przyzwoitym, jak powiada klasyk. Nie tylko w tym jednym dniu, ale przez okrągły rok, z czym bywają niejakie problemy. Bo nie zawsze robimy dobrze, rąbiąc prawdę prosto w oczy. Bardziej humanitarnie zachowamy się niekiedy stosując tak zwany eufemizm, czyli sformułowanie łagodzące i zagadniemy naszego znajomka, słyszałem, że miałeś już dość tej pracy. A przecież doskonale wiemy, że nie tyle znajomy miał dość pracy, co go po prostu wylali. O żonie znajomego powiemy w towarzystwie, że pracuje w wydziale socjalnym Wielkiego Banku, choć doskonale wiemy, że jest tam tylko sprzątaczką, ale po co od razu tak drastycznie? A jeżeli mamy do czynienia z kimś wyjątkowo nierozgarniętym, powiemy, że prochu to on nie wymyśli. Dlaczego mamy od razu trzaskać dziobem na prawo i na lewo, że facet jest niespełna rozumu? Oto jak uczciwość pięknie koresponduje z życzliwością. Prasa Echo Poznańskie, dwutygodnik humorystyczny, rok jeszcze 1875, proszę Państwa, ogłoszenia. Kamerdyner Kawaler, doskonały w swoim zawodzie, dobrze polecony przez swego obecnego chlebodawcę, poszukuje stanowiska od świętego Jana najprzyjemniej do Prus Zachodnich. Leon Kuczyński, Poznań, Hotel du Nord poleca po nader umiarkowanych cenach wszelkie wyroby z włosów najnowszych, nowszego żurnalu i wszelkie perfumeryje. Tabakierki grające, dwie do 16 sztuczek, neceserki, słupki do cygardomki, szwajcarskie albumy fotograficzne, przybory do pisania, pudełka do rękawiczek, ciężarki do listów, cygarniczki, tabakierki do tabaki i zapałek, stoły do pracy, butelki, szklanki do piwa, portmonetki, krzesła itd. Wszystko z muzyką. Poleca sklep specjalistyczny wszystko dla dworku i oficyny. Historia podaje, iż 30 kwietnia 1385 roku prawa miejskie uzyskał Bisztynek, miasto na niedaleko Bartoszyc. Przy okazji mogli zmienić nazwę tej osadzie na nieco bardziej efektowną. No, chociaż, chociaż znajduje się w Polsce sporo miejscowości, które zapadają w pamięć znacznie bardziej niż Bisztynek jako to. Alfonsów, przykładowo, sucha psina, podlodówka. Pupki, złe mięso, nowe rumunki, samoklęski, małachowo złych miejsc... O, to doskonale nadaje się na tytuł horroru. Śmieciuchówka, szczury, jeże, nie myje, pomyje, wolne wymiary, mięcikał. Z rejestru tych dziwnych nazw zostawiłbym tylko tablicę z nazwą Zimna Wódka, ponieważ nawet jeżeli zmienią nazwę tej miejscowości, to sama tablica przecież się przyda. No być może na przykład jako drogowskaz do najbliższego baru i wtedy na pewno jak po sznurku trafi tam Wiesław Kot.